Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Od dawna staram się na kanale poruszać tematy dotyczące wzorców męskości czy też seksualności. Ostatnio postanowiłem odnieść się do negatywnych skutków nadmiernej ekspozycji na bodźce erotyczne oraz o ewentualnych pułapkach czyhających w prawdziwym życiu romantycznym. Zwłaszcza ten drugi był dość kontrowersyjny. Co bardzo mnie cieszy, otworzyło się w sekcji komentarzy kilka wartościowych dyskusji. Dzieliliście się swoim punktem widzenia na ten temat, często w ogóle zastanawiając się, czy nie mamy przypadkiem do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym. Dziękuję za wasze zaangażowanie. To tylko dowód na to, że jest w naszym kraju jeszcze wiele osób świadomych zmian zachodzących w naszej kulturze. Wyciągamy różne wnioski, natomiast każda dyskusja w małym stopniu przybliża nas do osiągnięcia jakiegoś wspólnego rozwiązania. Dlatego ważne jest nie tylko, żeby mieć swoje zdanie, ale też dzielić się nim i włączać do dyskusji. Mniej więcej w momencie, w którym wypuściłem drugi materiał, polski YouTube zaczynał już żyć skandalami obyczajowymi popularnych do niedawna twórców. A kiedy planowałem publikację następnego materiału w podobnym tonie, Wardęga odpalił prawdziwą bombę. I w świetle tamtych informacji postanowiłem się wstrzymać i zmienić koncepcję. Moje scenariusze nie były powiązane z tamtymi wydarzeniami i nie chciałem, by mogły zostać w ten sposób odebrane. Natomiast w świetle najnowszych wiadomości chciałbym zwrócić się do wszystkich oglądających moje poprzednie, zwłaszcza dwa materiały, a szczególnie do tych osób, które wzięły udział w dyskusji. Dziś skandalami youtuberów żyje cała Polska i jakikolwiek materiał dotyczący sfery seksualnej nie będzie w stanie być od nich odseparowany. I niestety, ale niezależnie od naszych wniosków i opinii na temat naszych zmian, mamy ewidentny dowód, że problem jest większy niż zakładałem to ja, czy prawdopodobnie też ty. Na pewno w twoim otoczeniu jest wiele kobiet, które również żyją tamtymi wydarzeniami. Są również takie wśród naszej społeczności. I niestety obraz, jaki może kreować się dzisiaj w ich głowach, jest taki, że nie mogą zaufać żadnemu mężczyźnie. Oraz, że z każdej strony może czaić się jakieś zagrożenie. W materiale poruszyłem też temat męskiego strachu przed zostaniem nazwanym creepem. Zaledwie w ciągu kilku dni waga tamtego argumentu spadła, bo to dosłownie nic w porównaniu z kobiecym strachem zostania skrzywdzoną. A przecież to właśnie stoi u źródeł powstania jakże pięknego epitetu creep. To błędne koło będzie się tylko nakręcać, jeśli nie zmienimy czegoś w naszym funkcjonowaniu. Zmiany powinno zaczynać się od samych siebie. A tutaj w znacznej większości jesteśmy mężczyznami. Więc zamiast walczyć przeciwko kobietom, zacznijmy zachowywać się tak, by te nie musiały uciekać do defensywy. Bo tak jak mówiłem, to nasze zachowanie powoduje ich skok w antagonizmy, które to dla wielu z was wydają się być źródłem problemów w relacjach damsko-męskich. Analogicznie jest zresztą w drugą stronę, natomiast nie bawmy się już w zgadywanie, czy pierwsze było jajko, czy bardziej kura. Tamci twórcy swoim zachowaniem utrudnili relacje z kobietami praktycznie wszystkim młodym facetom. Dosłownie wypieli się i zasypali nasze dobre imię grudami śmierdzącego brązu. Nieważne, czy byłeś lub tym bardziej dalej jesteś fanem któregoś z nich, bo jeśli jesteś w wieku randkującym, to będzie miało to na ciebie bezpośredni i negatywny wpływ. Wcześniej ci ludzie byli po prostu bardzo znani. Młodzieżowe projekty oraz świat freakfightów to tematy bardzo mocno podchwytywane w internecie. I sam, choć wiem, że nie są to rozrywki wysokich lotów, to z zainteresowaniem śledziłem to uniwersum, gale oraz wyniki. Dziś ich sława wyszła daleko poza internet i dowiedziała się o nich dosłownie cała Polska. I tym sposobem w oczach starszych pokoleń zrobili negatywną reklamę zarówno twórcom, jak i samym użytkownikom mediów społecznościowych. Porozmawiajcie z rodzicami lub starszymi kolegami z pracy, a dowiecie się, że internet to miejsce niebezpieczne, gdzie dosłownie roi się od osób o obrzydliwych preferencjach seksualnych, skłonnych do najgorszych zachowań. Rozpoznawalność tamtych osób oraz ich wpływ na media spowodowały, że temat został podchwycony przez samego Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. I coś czuję, że zwłaszcza z uwagi na zbliżające się wybory, kara będzie dotkliwa. Materiał o wykorzystaniu plastyczności mózgu w mechanizmach samokontroli odłożę na bardziej dogodny moment, bo nawet samokontrola nie pomoże, gdy w kimś siedzą chore żądze i skłonności. Natomiast pozwolę sobie powiedzieć, jakie są moim zdaniem cechy mężczyzny o wysokiej wartości. Memicznego Sigmy, Giga Chada, czy jakkolwiek chciałbyś taką osobę nazwać. Trochę dla przypomnienia, trochę dla naszej młodzieży, która dostaje coraz gorsze wzorce. A przede wszystkim powtórzę to jeszcze raz, ponieważ zmiany zaczynamy od samych siebie.
Po pierwsze, wyznawaj zasady zgodne z najwyższymi normami etyki i bądź w tym wszystkim stały. To w zasadzie dwie cechy w jednej. I najlepiej, gdybyś jeszcze rozumiał, skąd bierze się ta konieczność. Natomiast nawet jeśli na tym etapie życia nie czujesz jeszcze potrzeby przeprowadzania głębszych przemyśleń na ten temat, to chociaż postępuj, jakbyś miał tą fazę dawno za sobą. Ludzie będą odbierać cię jako osobę dojrzalszą i godną zaufania. Gdy już je zdobędziesz, to nigdy nie pozwól, by się na tobie zawiedli. Wraz z zaufaniem innych ludzi pojawi się sporo nowych drzwi, które w zaufaniu ludzie będą w stanie przed tobą otworzyć. W swojej stałości bądź odporny na wpływy z zewnątrz. Bądź dla siebie największym autorytetem. A każdą informację z zewnątrz kwestionuj, zanim przyjmiesz za swoją. Czy to w kwestii wzorców z mediów, czy też rzeczy prozaicznych, myśl nad za i przeciw. Jeśli wcielisz do swojego życia tylko te trzy zasady, to nagle zrozumiesz, jak sporo negatywnych wzorców stara się odcisnąć piętno na twoim postępowaniu. Również w kwestii wzorców męskości. Dodaj do tego odwagę, ale nie taką, że po prostu nie boisz się z kimś bić. To jest prostackie. Odwaga dla osoby dojrzałej przybiera inne formy. Mężczyzna odważny nie boi się zaufać drugiej osobie. Nie boi się, ponieważ wie, że nawet jeśli zostanie wystawiony do wiatru, to poradzi sobie z konsekwencjami. Nie boi się też uczuć, nie boi się też samemu być dla siebie wzorem i odrzucać wyższość czyichś osądów, w tym nawet swoich rodziców. Otwartość na krytykę to jedno, a stawianie swojej opinii na pierwszym planie to drugie. Nie boi się wprowadzać zmian w swoim życiu i brać inicjatywy. Czy to w kwestii zmiany pracy, która może cię ograniczać, czy w kwestii zmiany partnera. Nawet pomimo tego, że zmiany mogą boleć. Bo mężczyzna taki umie brać odpowiedzialność za swoje czyny. A jeśli nawali, to nie będzie uciekał się do sztuczek czy manipulacji. Konsekwencje często bywają nieprzyjemne, ale wieczne ich unikanie to oznaka braku odwagi. Nie idzie to w parze z wysoką wartością. Życiowa zaradność nie polega na manipulacjach i manewrowaniu między wydarzeniami tak, aby zawsze wyszło na twoje. Zaradność polega na tym, żeby układać życie w sposób, w którym nie musisz czegoś takiego robić. Bo jeżeli robisz coś dobrze, prawda sama się obroni. Przez lata wbijano nam do głowy, że mężczyzna powinien być zdobywcą, ale takim, który przede wszystkim będzie starał się wyrywać jak najwięcej kobiet, w ogóle nie przejmując się wyrządzanymi po drodze szkodami i palonymi mostami. A jak trzeba, to da komuś w mordę. Mężczyzna wysokiej wartości nie będzie wyrządzał komuś krzywdy, zwłaszcza dla krótkowzrocznej nagrody. Nie będzie zdradzał, bo ma tyle odwagi, żeby osobiste sprawy stawiać jasno. Ma szacunek do drugiej osoby, stąd nawet jeśli nie darzy kogoś sympatią, nie zachowuje się w sposób podły. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.